Na początku, jak zwykle, jakieś pozdrowionka. No to lecimy. I tutaj kontynuacja robienia misji, które dostaliśmy wraz z aktualizacją 21.2. Jestem w schronieniu płonącego wiatru. Tutaj od łowcy głów bierzemy misję na dropnięcie 20 klientów płonącego wiatru. Dropienie z tych żołnierzy, klejnotów, które potrzebujemy do misji. I tutaj bonusy, jakie działają najlepiej, no to silne na potwory, moc lodu, a żeby lepiej stać, to odporność na lód. Tutaj pokaz statystyk, jakie są potrzebne. I tutaj udało się wydropić wszystkie klejnoty. Tutaj jeszcze pokaz alchemii. Oddawanie misji łowcy głów i w nagrodę dostaliśmy skrzynię ciągniętego skilla i 430 tysięcy expa. I od łowcy głów bierzemy kolejną misję na zabicie wodza wojennego schronienia w schronieniu płonącego wiatru. I tu teraz jadę w przyspieszeniu od początku do końca do zejścia płonącego wiatru przez całe te schronienie. Something that I can't ignore, elegant but so defying. Why would you let this delight wait until almost arriving at a point within my life when future thoughts are just arise? I've never seen anything like that look I saw behind your eyes. It's calling me forward to say you're everything, everything now. I've never seen anything like that look I saw behind your eyes. It's calling me forward to say you're everything, everything. I tutaj wam oznaczę spot, gdzie respi się generał albo wóz wojenny schronienia. Udało mi się dojechać do końca schronienia płonącego wiatru i tutaj teraz przez teleport wchodzimy do zejścia płonącego wiatru.
I tutaj wam dodam informację o tym zejściu płynącego wiatru, jakie statystyki są potrzebne, mapkę jak dojechać do końca, jakie moby występują. I tutaj rozmowa z pustelnikiem w tym zejściu płynącego wiatru i dostajemy misję na znalezienie starych kości. I tutaj jeszcze branie drugiej misji od pustelnika płonącego wiatru w tym zejściu i każe nam zbadać okolice w głąb zejścia płonącego wiatru. Tutaj lecę na koniec tego zejścia płonącego wiatru i tutaj jeszcze co do tych mobów, no to są jakby złączonymi żywiołami, czyli na błyski i lód, czyli jak najwięcej odporności na lód i błyski tutaj potrzebujemy, żeby stać, a więcej pić, no to są moc lodu i moc błyskawic. I tutaj już znalazłem te stare kości i musimy wrócić teraz do pustelnika i opowiedzieć mu o tych kościach, które znalazłem. No, a tutaj jeszcze parę słów o nowym konkursie, w sumie takim samym jak w poprzednim odcinku, te same zasady, do wygrania tak samo 50 SM, jedno co wygrywa, like, komentarz ze swoim nickiem z gry, dokładny najlepiej, bo ja to będę pocztą wysyłał, żeby każdy to otrzymał, no i subskrypcja, nie? Oddawanie misji pustelnikowi i w nagrodę 5 bodzi z B i dużo expa. I tutaj bierzemy kolejną misję od pustelnika na zabicie 300 potworów w zejściu płonącego wiatru. Tutaj zbijanie wódz wojennych schronienia, po drodze go przypadkowo znalazłem, no to zbijemy go. I z bossa poleciał dla mnie kamień duszy śmierci plus 4. I tutaj wam jeszcze dodam, co dokładnie wypada z tego wódz wojennych schronienia. I tutaj wam jeszcze dodam drop z generała schronienia płonącego wiatru, bo on też tutaj się w tych spotach znajduje. I tutaj robienie tej misji na zabicie 300 potworów w tym zejściu. Tutaj jeszcze co do tych misji, no to zaliczę FPT, więc warto brać jakieś boczne postacie i tam robić te misje. Potworów zabite i muszę udać się do pustelnika północnego wiatru.
bit of disregard. Handful of complaints, but I can't help the fact that everyone can see these scars. I am what I want you to want, what I want you to feel. But it's like no matter what I do, I can't convince you to just believe this is real. So I let go, watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I've got. Tutaj dotarłem do tego punktu zaznaczonego na mapie. To było to zbadanie okolicy i teraz muszę wrócić do pustelnika. Just to hear me out. So I let go from watching you turn your back like you always do. Face away and pretend that I'm not, but I'll be here cause you're all that I've got. Tutaj dotarłem do końca tego zejścia płonącego wiatru. Wchodzę do komnaty. Tutaj w tej komnacie znajduje się upiorny strażnik, przez którego wchodzimy na Alastora. Alastor ma dwie formy, łatwą i trudną. I żeby wejść na tego Alastora, trzeba spełnić cztery warunki, które za chwilę wam tutaj podam. Oddawanie misji pustelnikowi i w nagrodę małe błogosławieństwo i dużo expa. Oddawanie jeszcze drugiej misji pustelnikowi i w nagrodę kamień kowala i duże expa. Miksowanie tym małym błogosławieństwem, Brand z łez i nie zmiksowało. Tutaj jeszcze zbijanie bossów, tych wodzów wojennych stronienia. Z pierwszego wodza poleciał dla mnie KD Penetracji, a tutaj z drugiego KD Vita. I z trzeciego KD Sury plus 4. Teraz jestem na Dongan i ulepszenie Szateaury na 17 poziom. Rozmawianie z Konfucjuszem i on wysłał nas do generała Kochana na rozpodlinie dusz. Rozmawianie z generałem Kochanem i on każe nam dropnąć 20 białych smoczych łusek i 20 szronem pokrytej sierści w zejściu płonącego wiatru. Karmienie Razadora demonicznym plus 8 i plus 7, żeby zobaczyć jaka jest różnica. I tylko 20 tysięcy z różnicy. I tutaj na przyspieszeniu dropienie tych łusek i sierści, ale to bardzo słabo leci, więc 4 albo 6 godzin lekko zajmie dropienie tego. Otwieranie skrzyni z bransoletką, która tutaj wypada i poleciała obręcz Jadeitu Nocy plus 0, ale niestety pojedyncza precyzja. Wydropiłem po 8 łusek i sierści, tutaj padam i lecę na bazar. I
Jestem na bazarze i tutaj sprzedawanie mojego wybornego rubina, wartość obrona, za 240 won i 200 złotych łupów królewskich. Lukam przez wizjer na własne wizje. Kupowanie dwóch znakomitych rubinów do miksa i zaraz rzucanie ich na wyborny. Może mi pyknie beztroskie życie, tu gdzie problemom macha ręką się papa. Dopalę gwizdek za starym winklem, emocje stygną jak herbata w zimny czas. Złą aparycję, grymasy dziwne, trzymam pod skórą. Rzut dwóch znakomitych na wyborny, siedzi wyborny, ale niestety tylko same średnie. I tutaj moje podziękowania za wbicie 3000 subskrypcji. Chciałem także pozdrowić wszystkich widzów, a w szczególności Kubona, i zachęcić do udostępnienia, polajkowania i subskrypcji mojego kanału. Im szybciej wbijemy 4K subów, tym szybciej zostanie rozlosowanych znowu 11 albo i więcej kuponów SM. I żeby nie przedłużać, przechodzimy do losowania. Nie czuję się bezpieczny, kieszenie pełne za dnia. Chowam grzechy i grzeszki, próbują się ulatniać. Nie czuję się bezpieczny. Spacery z głową w chmurach, zahaczam o K2. Odziany w to, na co mówicie, naga prawda. Wybrał się do diabła. Dojadam jabłko po Adamie i Ewie. Niech się dzieje co chce, zatańczmy na pogrzebie. Odchodzimy od zmysłów, dochodząc do siebie, wmawiając sobie, że może być tylko lepiej. Bujam się spójną wyobraźnią na prawo i lewo, gdzie są kierunkowskazy, gdzie mój GPS. Latarnie gasną, ćmy barowe pokrywają niebo, z którego sączy się litrami kwaśny deszcz. I tutaj teraz podam listę 11 zwycięzców. Pierwszym jest Sacek, drugim jest Karol XYZ, trzecim jest Barbara Morawiec, czwartym jest AV, piątym jest Keres Serek, szóstym jest Bartek Typus, siódmym Pan Mleczko, ósmym Bzyniu 3-3, dziewiątym XXKolmikXX, dziesiątym Mat Ponury i jedenastym Sylwia Targosz. Gratulacje dla wszystkich 11 zwycięzców. Mam nadzieję, że kupon się przyda. Nie czuję się bezpieczny, kieszenie pełne za dnia. Chowam grzechy i grzeszki, próbują się ulatniać. Nie czuję się bezpieczny. No i to by było na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!